boisz się, że zawiedziesz tych, którzy ciebie wierzyli. Jesteśmy w Ostrołęce u babci. W tym miejscu kiedyś kanapa stała, jak ostatnio byliśmy. Tutaj? Tak. Ależ puchatku przecież nie zna się zrobić. Nie zna. Ale mam w piżarni 12 garnuszków miodu, które mnie wołają. Naprawdę? Tak, proszę. Ewa. Nie słyszałem ich przedtem, bo królik ciągle mówił... To co, zostaniesz tu za Netką? Choć mój duszy nas poprowadzi. Nie zostaniesz? Dlaczego? Nas tak wesoło, teraz patrz, ciepło jest. Będziemy chodzić, zostaniesz? I zostaniesz i tego miśka, kiedy tam ci na. Będziemy chodzić na plażę tu blisko. Na basen. Na basen. O, na basen. A ja się nie boję na mało basen. Nie boisz się? A nie umiesz pójść? To wyjdź, to możesz wyjść na chwilę. To jest Iwonki i Marka kupię. Iwonka sprząta. Mieliśmy smaczne gołąbki, kartofelki, sałatkę. Bardzo dobra kucharka. A może Ula pojadzie? Dziękujemy, Iwonka. Na ścianie zabawki. Tu jest Anetki łóżeczko, stoliczek, fotel. Tu są maszawki. To co, Ewunia, chciałabyś mieć taką sypialkę w domu? Proszę. Co? Teraz pójdę za wona. Chciałabyś mieć swój pokoik, tak jak Anetka? Zobacz, ona ma telewizor malutki też. Ja mam też. O, ona ma to. O, ty tego nie masz, prawda? Co to jest? Stereo. O, stary. To jest Russian. Russian. O nie, kamerują nas! Tut, Aneta! Anetko! Co, kamerują nas? Tak, ciocia was kameruje. Ja mam. Mam. Tak? Tak. Ale graj z Ewo! To jest Ostrołęka, bloki, osiedle.
A Ewa na dole się bawi z Anetką. Tam Ewa chodzi i to jest Anetka z piłką. Pani idzie z dzieckiem. Co to Marek? To jakieś patyki na rozpałkę. Będziesz ogień rozpalać. Krzycz, weź sobie drugi. Tak. Ten kas, spławik. Co to jest spławik? Aha, barber. I co, lubiałeś tam kupować? Aha. Nie kupować, co to dostać. Ale mały sklep, co? No, mała, on miał dużo zasię. To kiedy przyjedziesz teraz kupować? Ty do tego sklepu to sobie za miesiąc, za dwa przyjedziesz, jak ci się skończy, to za dwa miesiące, to trzy przyjedziesz. Nie skończy się. Marek, ale ile ty za to zapłacił? O, tak jak 7 dolarów. No to po polsku powiedz. To zobacz, to 7 dolarów, to u nas byś drożej. Gdzie nie ma dolarów, bo tu... To za dwa miesiące przyjedziesz i znowu kupisz. 94 tysiące i 100 złotych. Chyba 100 złotych. Chyba? A zna się na pieniądzach naszych? Płacił sam? Tak. Tak? No, on płacił chyba. Nie oszukał cię pan? Chyba. Nie? Tam policji było. Japoński serial. Jego skakali przy nim, a może to panu się podoba? To co pan sobie wystrzygał? No bo jak przyszło mowę, tam dobry klient. Siatkę można kupić tam. Tak, od przyszłego. Ale kupiłeś mi siatkę, stary, jak zgodziłeś mi tutaj. Taki ładny, taki same, zielone. Znam. Jak kamera na nie, to ona raz i się wygina. Na boki wszystkie. Co ty powiesz babci? No co powiedz babci? Powiedz babci. No powiedziałam. Z taką babcią powiedz. Już teraz to jej wcale nie pamięta i co tam po takiej babci. A dzisiaj zawołała mnie specjalnie z domu i mówi: mama, samolot leć, to chyba nasza babcia, mówi, jedzie. Ja mówię tak. Widziałaś samolot? Ja jestem prawdziwy. Tak? I machałaś? No, ale co, babcia jechała i pojechała dalej. I babcia machała, nie widziałaś pewnie, co? Tak, wysoko ja nie widziałam. Ale machała. Ta babcia jeździ i do domu nie przyjedzie. I omija ten dom górą i omija, tak. I zobacz, się nie chce siąść. No bo nie wiem gdzie. No nie wiem gdzie. To powiesz babci tak, że ustawisz czerwoną chorągiewką. Jak będziesz machała, by samolot leciał, żeby babcia tutaj się siadła. Powiedz tak, babcia, przyjedź i nad swoją budą się siądziesz, to wszystkie te budy zmieciesz. Korożna powiedz. Ja wtedy w Kliczkowie, co tak na nią kamerę skierowałem, a ona tak stoi, nic nie robi. Tylko zobaczyła, że ja kamerę na nią, ona już na boki i tak jakby tańczyła. Musi tutaj skleić. Sklej jest on. Nie jest klej, jest on. Tłuszcz, smarzy. Nie rusz, teraz sobie poklei. Spoko, napryskam ci. To jest klej? Nie, to nie jest klej, to jest smak. Kontakty z Owalsko-Kolewickie wzbudziły niepokój klasy 6-3. Frankfurter Allgemeine Zeitung napisał, że strona polska stawia obecnie bardziej na współpracę z opolecaniem niemieckim niż na zapobieganie wpływom niemieckim. Przyjechał, bo to chciałem kim? Na samochodzie? Dobra. Przed rokiem Wiki do cenzurowanego folkloru i kilku szkół litewskich tylko z języka. Memorio zawierał szereg... Tam, gdzie jest po kapitalnym, to jest tyle lat. Który? Cicha? Tak. Co mam u mnie opowiada, że po kapitalnym? Jak on dobrał, to był po kapitalnym. No, ale ile z Cichu już jeździ? Z Cichu już 3 lata jeździ. Co już tam? Bo miała taka sygnał. Również inne podorytetowe postulaty mniejszości litewskiej wymagają rzeczowego rozważenia. Nie, Krzyczmar. Jestem ktoś z błyska. Ja sobie z numer. Tak, to.
Mów do nich po angielsku. Jak się masz? Who is this? Hello? 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 Za halo to papę balo! Cześć. Hello, to Marta Bala. Zrobisz herbatę? Tak, tego prawa bankowego. Okej, to do widzenia. Cześć. Bye. Powiedz do zobaczenia. Do zobaczenia. See you later. See you later. Catch you later. On the other side. See you later, alligator. See you later, alligator. Zatrzeszczę. Okej, in a while, crocodile. Do widzenia. Okej, bye. Kolorowi snów! Okej, położyć? Nie mówisz stale po polsku? To ja jestem? To ciekawe, nie mówisz jest... po polsku. Ale da mi się zrobić. Nie powiedzieć po polsku. Proszę? Nie powiedzieć. Da mi się zrobić. Co to ja jestem? Hello? This is Mr. Ed here speaking, and I was calling from the USSR, and I was wondering if you'd like to speak to me for a little while here. Hello? Are you there? Pojrzałam się, że żona tam. Hello? Nikt nie mówi. Hello? Mister, are you there? Chyba jest... Otworzył, bo się przestraszył. Drugi raz będę dzwonić, pomyśl sobie. Matka dzwoni z mężem. Na pewno powie. Do... Cicho. Drugi raz. Hello, sir? Hello? 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 Huh? Odmówi. Ale lubisz to ludzie, tak? Tak. I wiesz, tutaj... Oni tam są... Czy Czeselina mieszka? Mareczku, bo on był świadkiem u niego. To piętro niżej. Tak? Wiesz to ci, kto z tobą rozmawia? Czy... No nie wiem, czy z Krzyśka. Miałeś. Ale nie mam tutaj. Co? Chyba nasze ślubne. Marek, ale teraz może zadzwoń do niego i przeproś, bo chłop się wystraszy. Nie będzie lubiał mnie, ja wiem. Ja w jednych zobaczę, a ty w drugi. Daj tam te u góry. Tych na pewno nie ma, w tych też raczej nie. A tam u góry. A nie, to twoje amerykańskie. To Magda, znaczy. No, chyba też tutaj nie będzie. To ten połąd. Wsadki połąd. Zapytaj, może jego czy miałeś telefon ze Stanów. Mama. Gdzie ty jesteś? Mama, weź mnie, jak będzie za tutaj, to nie będziemy mieć, ale tak. A co ty tu miałeś? Co? Co miałeś później? Nie, ile widziałam ten pan, tak? Dzięki. Ja nie. Nie ma się. Mama wie jego? Co to jest? Zdjęcia są Iwonka, co ja? Ale kozaki wie jego, tak? Nie, kozaki nie. Ciocia Celina. Bo to inny parzychy. O, parzychy? Nie kozaki? Nie. A parzyje nie będzie? To z tego domu, gdzie ciocia Celina teraz mieszka. Oni na dole mieszkają. Ale Ewa, Ewa z gad, mogę wejść do nowa? No. Na nową? Przestań, mieszkają piętro niżej. Od cioci Celinki. Pamiętasz, jak byliśmy u cioci Celinki, takie dwie dziewczynki przyszły? O, tak. Malutkie? Nie. I oni pieska czy coś mieli? Chłopcy, bo oni dziewczynek nie ma. A ja wiem, czy to chłopaki były, czy to dziewczyny. A ja nie mam. Nie, dziewczynki nie. No jak Marek był. A co ty? To dziewczynki były. Do tego. To Ani, teraz nie widzę nic. Synowie, Grzesiek i ten. Nie. Jaką tam mam na imię? Mama. Co? Powinienem zrobić sadam, nasy dam. Mówi po polsku do kogoś? Co za diabelstwo? Idź, wiesz co? Weź nóż! Idź pod chorobę. Mareczku, idź z nożem, to wiesz gdzie. No nie, ale się przestraszyłaś. No, nad nosem, gdzie kobiet. O, taki wiesz co? Pani. Tak, o, crazy. Ewa, balabala. O, niemiecki jest tutaj, niemiecki jest. A gdzie to było? I po szpile. Pamiętasz? Anetka, broń Boże, zostaw to. Babci dom. Boże. No. Babci dom? No.
O, ten dom to Celiny. Celiny, babci Celiny. Dzieci się nożami nie bawią. No, popatrz. Tak, Ania. A lotować ma te białe, nie, tak, skarpety. Tak, tak, i tak. Tak, widzisz nogi? Tak. O tak. Opalił się. Tak. O nie. Ja sobie taki kupię. A tu u was chyba. A do czego? Tak, uważaj, apartmenty. A do czego? No mocno, mocno teraz pociągnę. Przecież ja nie byłam więcej. Gdzie? Gdzie nasze samochody? Teraz pociągnę. Ja mam. To się wędkę na to opiera, chcesz na przykrzy trzymać w ręku, to sobie kładziesz i śpisz. A jak ryba się rusza, to się zrywasz? A to chyba się wyciąga, tak? To dobrze wyżej. No. I masz taką podstawkę. Dobrze to jest. No to dobrze, to bym się domyślił, że to jest. Ale możesz tu sobie nos podeprzeć. Tak, o. A to nie jest garek zerżnąć, tak, jest taką rosową. A to się złamie. A to jest takie małe. Jest godzina 9, niech chodzi jeszcze bardzo. To nie złamie się. Nie? Bo ona jak jest wyswinięta, to wybrała się mocniejsze. Mareczku, zobacz co on robi. Widzisz co robi? A co Ania płacze? Czemu? A czyja kaseta jest, Mark? Co? Daj, kaseta melodię czyja? Zagram Mareczkę, dobra? Kaseta? Tak. Twoja czy cioci Celiny? Melodię. O, jest. Co, jest nagrane też? Tak. Ha? Proszę? Co, jest nagrane? Czy chce nagrane mieć? Tylko... Uważaj, pani grzeczna. Jest tam coś teraz? O, jest tam coś. Do wujka Zygmunta, do Cepłądza. A, do wujka Zygmunta? No, żeby przyjechał do Polski jak najszybciej. Wujek Zygmunt. Pozdrowienia i do Czesiusza. Do Filonki. No, żeby przyjechał. Czy przyjedziesz? Wujek, come on! Czy przyjedziesz, wujek, jeszcze? Ciocia Filonia przyjedzie. Ciocia Filonia nie przyjedzie. Nie przyjedzie. Ona nie lubi samolotem jeździć. To i Saluna, ona kiedyś mówiła, że ja Zygmunt mi tak zachwalał Polskę, ale ja mi też przyjechała, bo mi się teraz stara. Ja mówię, przyjechała mi się jeszcze tam. Tak, ale ona już nie. Nawet na pobrze brata Gaczkiego, bo to bym wyjechała samolotem. Cebuli syrowa, nie wszędzie w samochodzie. Ja mam bardzo fajnie. A ja tam ja mam do martwi obierać. Filmuję raz. Ale Marek. Ja zobaczę. Marek. Ja zobaczę. Wiesz, jak dzisiaj mam drugie. To spróbuję. Co? Jak tyle poręcznie jesteś, to tobie obojętne by było. Bo to tak się specjalne było. Takie noże mieliśmy do ziemniaków. No to tak, jest to. To było na prawo i na lewo. Ten? Był super nóż tamten. A to gdzieś zabrać. A ty jakim nożem się obierzesz? Swoim. To jest za malutki, to ja nie mogę tym nożem. A ty masz nóż, to ja mu pomogę, daj. Gdzie masz nóż? Zależy, jak się obieram. No ja takim małym obieram, ja wielkim to nie obieram. A ten z takim metal, z takim tym drewnianym. No gdzie on jest? Nie wiem właśnie. Pan nie mam w tym porządku. Chodź tutaj, chodź tutaj. Marek, chodź tutaj. Szybko, szybko. Tutaj, tutaj. O! Zdarza. Nie. Nie filmuj mnie z papierosem. Nie,
Wycielimy na puszczę. Powiedz coś tam do Celinki, coś powiedz do... No ja już mówiłem. Pozdrowienia prześlij. O samochodzie przepowiedz, jeździłeś, pozdrowienia przesłać. Masz ty. Powiedz, że miałeś dobrą szansę i ci przeleciała przez palce. No właśnie. Zdzichu, poskaż się, że miałeś dobrą szansę i ci przeleciała przez palce. No właśnie, dobrą szansę. Ja mi i przeszła. Samochód zamieniłem i kobiety zaczęły się kłócić i oddałem spokojnie. A właśnie jest nagrany na taśmie, zawsze on będzie wiedział, który. Żuk. Miałem dobrą okazję, żuka zamieniłem i odprowadziłem dzisiaj. Już prowadziłem z powrotem swojego. Grota. Tak. I masz okieniczki. Pozdrowienia, Edziu, tam całuję cię mocno i pozdrawiam. Pozdrowienia, i do Elizabeth przesyłam. Ale mój dziecko, kochani, trzeba być podpowiadać się. To czego się? Tak panie. Co chcesz tam? Czekam, powiedz, że to mi ci powiedz. Podpowiadają. Ja na ryby idę i prosić. Musisz tak się ubrać, tak jak jego tata się ubrał. Takie gumowce do kola, czapka, beretka. No to gumowce musisz mieć do pasa. U nas takie wystarczy. Czapka, beretka, beretka na plecy i na ryby. Mama, dostaj tam te zdjęcie od tata, jak wygłupia się przy kamerę, żeby tata ma zawiedzieć później, jak wszyscy śmieją od jego. O te zdjęcie. Ale śmieszne. Miał włosy i wszystko. Miał włosy? No to co, miał nie mieć włosów? No nie wiem, tak. Jakby nie tylko była łysa pałka, nie miała włosów. Nie kamerujesz? Tak. Przecież jak ja wyjdę? Tak jak mam się wygląda. Jakie babsia w stresu? Kocham cię. Chodź dziecko, chodź. Kocham cię bardzo. Mój kochany wnuś. Idź tam nagraj wszystkich też. O, teraz proszę. W lodówce. Tak? Przy tłustym czwartku? No, pożegnanie robi. Wódka, o! Przy tłustym czwartku po kielichu. No. O, to... Cicho po kielichu. No ale ja nie mam z kim pić. Ciocia wypije kielicha, na... No. Ja wypiję... Ale słuch! Na lepsze krążenie można. Jeszcze jeden raz kartofla. Ładnie. A dlaczego ty kamerujesz? No Mareczku. Marek, bo ci powiem tak, jak ten, co przez telefon cię ale ile razy kartofelki widzisz? Ktoś... Obiera, tak. Tak, i tata by nigdy obierał kartofelki, tak? Tak, nie. Tata by nie obierał. Tata nie by musiał, to by musiał obierać. Chyba jeden raz może kiedy no, poczęstują gdyby. Frytkami, nie? Proszę? Może kiedy poczęstują? No dziś jedzie się. A wy jedzie się. Tak bardzo smaczne. Okej. No napluj tak. Mama kameruje. Czekaj. Dobrze?
Jutro będzie pokazał. Dobrze? Schowaj to na ręce. Zosiu, dobrze? Aśka! Lubisz wina, tak? Wina? Wina nie lubię. Ja lubisz wina? Amerykańska kuchnia. Bardzo dobrze, ale zobacz. Absolut. Zapijam. To się pije tak łagodnie jak trzeba. Ale swój chodzi. A ta nasza wódka? Nie wstrzyma się. Marek. Dostatecznie dobrej kwoty. No jaką powiedział? Za mało? Nie było dosyć. A nie było dosyć. Sam sobie. Jak stałam się, tata pozwoli trochę w domu? Ja wstałam, to macie danie puszkę łapać. Aha, troszeczkę spróbować, tak? Jakieś kieliszka? Jakieś. Teraz Marek. O, teraz, dobrze. Marek, nie wiem czy. Wszyscy się rozchodzą, każdy w swoją stronę. Marek. Znów się nic nie dzieje, znów miny znudzone. Ole, 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 ole. O, nie da się. Nie, nie, nie. Ole, 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 ole. On nie da się. O, pomylę się, ten na klawisza. Ole, 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 ole. On nie da się. Nie, nie, nie. Ole, 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 ole. Siemano. Wszystko, Marek, tutaj stąd zacznij. Tak wiesz? Masz, Marek. No powiedz coś. Hello?